Odkrycie na plaży zszokowało miejscowych mężczyzn. Do porażającego incydentu doszło w wiosce Sonoura, w dzielnicy Siddharthnagar, w północnym Indiach w ubiegły poniedziałek. Ludzie obecni na plaży zauważyli, że piasek porusza się w bardzo nietypowy sposób. Postanowili niezwłocznie sprawdzić, co się dzieje. Nie spodziewali się tego, co zobaczą, kiedy skończą kopać. Znalezisko przeraziło zebranych. Ekipa budowlana, która budowała dom w pobliżu plaży, w pewnym momencie usłyszała dziwny odgłos, który do złudzenia przypominał płacz dziecka. Zaalarmowani mężczyźni natychmiast ruszyli na poszukiwania. Chłopiec został zauważony w momencie, kiedy z piasku wyłoniła się jego drobna nóżka. Ekipa nie była pewna, czy ma do czynienia z lalką, czy z żywym dzieckiem. Po chwili kopania robotnicy dokonali przerażającego odkrycia: noworodek został pochowany żywcem. Na szczęście pomoc nadeszła w POR. Odkrycie na plaży zszokowało mężczyzn, dziecko urodziło się zaledwie przed kilkoma dniami. Jego małe ciałko całe pokryte było pyłem. Spod warstwy piasku przedzierały się tylko gęste, czarne włoski. Niemowlę z determinacją walczyło o każdy oddech. Dzięki temu udało mu się zwrócić uwagę swoich wybawców. Wola walki małego chłopczyka wzrusza do łez i budzi ogromny podziw. Mężczyźni delikatnie wydobyli maluszka spod warstwy błotnistego piachu i natychmiast przewieźli go do pobliskiego szpitala. Odkrycie na plaży zszokowało opinię publiczną. Jak dotąd nieznane są motywy porzucenia dziecka w tak okrutny sposób. Śledczy nie wiedzą, kim jest rodzina chłopca. Trwają poszukiwania i śledztwo mające na celu wyjaśnienie. Dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów. Jeden z mieszkańców wioski zadeklarował, że chciałby zaadoptować chłopczyka, kiedy ten zakończy się jego pobyt w szpitalu. Istnieją więc duże szanse na to, że dziecko trafi do bezpiecznego, kochającego domu. Dwa. Stan noworodka jest stabilny. Lekarze przekazali, że maluch połknął dużą ilość błota, które zablokowały jego drogi oddechowe. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji, życiu chłopczyka nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Gdyby nie szybka reakcja ekipy budowlanej, noworodek straciłby życie. Mężczyźni nie pozostali obojętni i ruszyli w stronę nieznanych dźwięków. Źródło: Mirror.ru.